Kierowco, wiesz co to prędkość? Nie muszę ci chyba mówić, że w terenie zabudowanym można jechać 50 na godzinę i właśnie chciałem wam zobrazować prawdopodobnie czwartą chyba przyczynę wypadków na naszych drogach, przynajmniej tak kiedyś było, nie wiem jak teraz, to jest prędkość. A przede wszystkim chodzi mi o pieszych. Do tej prezentacji zaangażowałem drogę, zobaczcie, taka typowa polska droga, chociaż może nietypowa, ma tutaj dziurki, nie wiem czy to widać, ale niewiele tych dziur jest. Poza tym, jaka ładna, tutaj mamy między pasami, tu jest pas w tą stronę, tutaj w tą, posadzone jakieś trawki, no ja trawek nie miałem, mam drzewka, więc są posadzone drzewka. No i do tej prezentacji zaangażowałem dwóch kierowców, tutaj mamy dwa autka sportowe i takie rodzinne, fajne autko. No i żołnierzy na ochotnika, którzy się zgłosili, mamy tu 6 żołnierzy, nie wiem czy wszystkich wykorzystam. I teraz wyobraźcie sobie, to jest pirat drogowy w tym momencie, a ten jest takim przykładnym kierowcą, teren zabudowany, wychodzi żołnierzyk. O kurczę, taki ryzykant. Widzę już bez głowy. To już musiał wcześniej stracić. Taki bez głowy w ogóle nie myśli, wychodzi. Przepraszam, żołnierzy. Więc tak, wychodzi ten żołnierz, ten go oczywiście nie widzi, jedzie 60 i nagle. Chodź tu. Żołnierz stracił głowę. Zobaczcie, co się dzieje. Ten kierowca będzie miał problemy, musi coś tam zapłacić, a ten stracił głowę. A teraz jedziesz 50 na godzinę, to jest to przykładny kierowca, nasz fajny, wychodzi, stop, wyhamował. Widzicie? Nie można jechać 60, można 50. No ale idźmy dalej. Wyczołguje się następny żołnierz trochę bliżej niż ten, i ten teraz już wie, że ma jechać 50. Więc jedzie 50 i myśli sobie, wyhamuje, nic się nie stanie. Przejechał go. Przejechał go. Zobaczcie, 50 też może być niebezpieczne. Lepiej jechać mniej. Zaraz wam to pokażę na przykładzie. Wyczołguje się żołnierz, a ten jedzie 40 na godzinę, czyli nie 50. Stop. Nie umie pisku opon oddać, ale musisz mieć wyobraźnię, musisz sobie to wyobrazić. Wyhamował. No i ten czołgający się żołnierzyk żyje. A przypomnę, że piesi to bardzo duża grupa osób właśnie przejeżdżanych przez kierowców. Nie tylko w siebie kierowcy uderzają, ale także w pieszych. Dobra, 40 na godzinę to jest bezpieczna prędkość, ale co się stanie, jak bliżej wyskoczy? Tutaj mamy następnego ochotnika. Oj, ten wyskakuje, przepraszam. Bo to jeszcze trochę potrwa. Ten jedzie teraz 40, bo już wie. Albo nie. Szkoda mi tego kierowcy. Ten jest teraz piratem, a ten jeździ bardzo dobrze. Czyli tak powinno się. Jedzie 40 na godzinę. Ten wyskakuje. Uszkodzony żołnierz. Bo jechał 40 na godzinę, nie wyhamował. Wracamy. Ten jedzie teraz mniej, 30 na godzinę. I w tym miejscu, jak wyskoczy żołnierz, wyhamował. Widzicie? Czyli bezpieczną prędkością jest 30 na godzinę. No to mamy 30 na godzinę. Ten chyba gostek nie będzie potrzebny. Na wojnie też zresztą nie zginie, bo walczą żołnierze, a nie dowódcy przecież. Dobra, teraz 30 na godzinę jedzie ten. Czyli to jest bezpieczna prędkość. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Jeszcze raz. 50, 40, 30. Tu będzie mniej. Jedzie 30 na godzinę. Przejechał go. Co mi zrobiłeś? Widzicie, 30 na godzinę też są sytuacje, że może być niebezpieczne. Jedź mniej. Teraz ten nasz przykładny kierowca jedzie 20 na godzinę i ten mu nagle wyskakuje. Ten sobie jedzie 20 na godzinę, a ten i wyhamował. Także 20 na godzinę jest w tym przypadku bezpiecznie. Ale to ten już wie, że 20 na godzinę jest bezpiecznie. Tutaj wychodzi taki żołnierz. Ten jedzie 20 na godzinę, ale niestety nie zdążył. Nie zdążył wyhamować. Żołnierz leży jak długi, ręce, nogi połamane. Na szczęście głowa cała. Więc 20 też może być niebezpieczny. No to ten jedzie 10. Wyhamował. Będzie zaangażowany gościu. Wyhamował. Oddajmy. 10 na godzinę jest bezpieczne. O, przepraszam, muszę odetchnąć. Trochę długo to trwa. To nie jest taka typowa reklama. Tylko reklama długa. No i taka przy małych kosztach. Teraz ten wyskakuje. Ten jedzie 10 na godzinę, ale temu nagle przed maską wyskakuje i
też oberwał. Akurat tak pechowo, że w nogę złamał. No i teraz jak będzie wojna, to możemy przegrać, bo nie będzie dowódców. Ale nagle mu wyskakuje temu, naszemu przykładnemu kierowcy, w tym momencie, tuż przed maskę, ale ten nie jedzie. Ten stoi w miejscu. Czy coś się dzieje? Nic się nie dzieje. Więc najlepiej, żeby nikogo nie stuknąć, po prostu nie jedź. A mój wniosek jest taki, przerzuć się na rower, czy na autobus, czy na pociąg, nie, bo pociągów praktycznie już nie ma w naszym kraju. Niewiele tego zostało. I są bardzo, bardzo drogie. To tyle reklamy na ograniczenie prędkości.